16 czerwca. Wszelkie karanie, gdy trwa, nie wydaje się być wesołe, ale smutne. Lecz potem owoc sprawiedliwości błogi przynosi tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. List do Żydów rozdział 12, werset 11. Dzięki takiemu karaniu dusza dojrzewa do pełnej miłości uległości. Spokojnie mówiącej: Mogę wykonać wszystko, znieść wszystko przez Chrystusa, który mnie wzmacnia. W miarę, jak stopniowo żurzel starej natury bywa niszczony, a złoto staje się coraz bardziej widoczne, te cenne dusze stają się coraz droższe ich miłującemu panu. Są dla niego tak drogie, że w każdym utrapieniu jest blisko nich ze swą podtrzymującą łaską i dodającą otuchy obecnością. Najgłębsze cienie smutku stają się najbardziej drogimi sercu miejscami odpoczynku, w których jutrzenka świeci najjaśniej. Przez karanie rozumiemy boskie środki dyscyplinujące, które w chwili karania nikogo nie cieszą, a raczej smucą. Ci, którzy właściwie poddają się temu karaniu, dzięki niemu przynoszą owoce w pełnym pokoju, rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Pytania: Jakie dyscyplinujące doświadczenia były moim udziałem w tym tygodniu? Jak zostały przyjęte? Jakie były ich wyniki? Równoległe cytaty. 16 czerwca. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 13 nienawidziła was pokusa inna niż ludzka, lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. List do Żydów, rozdział 10, wiersze od 32 do 34. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Księga Joba, rozdział 5, werset 17. Oto błogosławiony człowiek, którego Bóg karze. Nie gardź więc karceniem wszechmocnego. Przypowieści Salomona, rozdział 3, wiersz 11 i 12. Synu mój, nie garć karceniem Pana i nie zniechęcaj się jego upomnieniem, bo kogo Pan miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. Psalm 94, werset 12. Błogosławiony mąż, którego Ty chłoszczesz, panie, i uczysz go Twym prawem. Psalm 119, werset 75. Wiem, Panie, że Twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset dwunasty. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, Bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Księga Objawienia, rozdział trzeci, werset dziewiętnasty. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Dzieje apostolskie, rozdział czternasty, werset dwudziesty drugi. Umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. Pierwszy list Piotra, rozdział piąty, werset dziewiąty. Przeciwstawiajcie się mu mocni w wierze wiedząc że te same cierpienia są udziałem wszystkich braci na świecie. List Jakuba rozdział 3 werset 18. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych którzy czynią pokój. 179 życiowe burze mijają. Burza runęła mocnym podmuchem Perlistą poranka strząsnęła rosę, promieniem się później stała, dającym otuchę, a chmura ciemna zniknęła w niebiosach. Wiem, że to na chwilę, że całkiem nie minie, że walka nieba z ziemią nie ustaje, że sztorm się prędko nowy rozwinie, by zmącić spokój, który nastaje. Ja jednak cieszę się tą burzą, nie, żebym kochał ją przewrotnie, lecz wiem, że sztormy, nawet duże, Odchodzą od nas bezpowrotnie. Jęk nasz więc żaden nie bywa daremny i już się nigdy nie powtórzy, Gdy raz został wydany przeze mnie, O jeden jęk zmniejszył cierpienia podróży, Gdy słabnie smutek, radość się rodzi. Pociechę przynosi przeżycie zmartwienia, nawet najbardziej cierpiących nagrodzi i ulgę przyniesie wcześniejsze niesienie brzemienia. O jeden krzyż mniej mam do niesienia. Wczoraj niesiony nie do mnie należy, dzisiejszy jutro nie ma znaczenia, a z przyszłym jutro należy się zmierzyć. To w co miniona przeszłość bogata przyszłości naszej zostało zabrane. Ubywa smutnych bagaży świata i fala zgryzoty rozbita zostanie. Sztorm, który wczoraj tak wzburzył morze, pod równą jego zniknął tonią. O jeden sztorm mniej, dobry Boże, wnet niebo i ziemię odnowisz swą dłonią.